Siemanka kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Jak wiecie lub nie, właśnie wróciliśmy ze Stanów i lecieliśmy nie z Warszawy, tylko z Berlina i stwierdziliśmy, że Berlin jest też dość blisko Holandii, w której nigdy nie byliśmy, dlatego... A brat tam mieszka? Tak, a mieszka tam Jerzyka brat, który tam studiuje, dlatego mamy taką okazję, że możemy spać u niego, przez co nie będziemy musieli płacić za hotele i też przy okazji będziemy mogli się z nim zobaczyć, także stwierdziliśmy, że musimy to wykorzystać i jedziemy właśnie do Holandii. Mamy kolejny dzień, a właściwie środek dnia, bo już jest godzina 15, czy nawet 16. 15.40. 15.40, bo ja dzisiaj spałam do 14 z racji tego, że mamy straszny jetlag po Stanach. I postanowiliśmy się przejść po Maastricht na taki spacerek, sobie tu pospacerować. I jest ślicznie, są takie ładne domki, jest piękna architektura, jest tak cicho w porównaniu do Stanów, jest tak mało bodźców. Tak. Naprawdę przyjemnie. W jakiej księgarni jesteśmy, zrobionej na terenie starego gotyckiego kościoła. To ma taki klimat, pierwszy raz jestem w takim miejscu. O, tutaj jest jeszcze kawiarenka na dole. Co to są, zeszyty? Takie ładne. Takie, o. Ja lubię takie bez linii, bez niczego w środku, takie puste. Nie. Wzięliśmy sobie makaroniki francuskie, co prawda nie jesteśmy we Francji, tylko w Holandii, ale je tutaj mają i jest stosunkowo niedaleko do Francji, więc może będą dobre. Wzięłam smak red velvet i czekoladowy, tak przetestujemy. Dobra, czekoladowy. Wygląda fajnie. Naprawdę dobre. Jest taki soczysty, jak powinien być. Mógłby być trochę bardziej chrupiący z zewnątrz, ale jest naprawdę dobrze zrobiony. Próbuję drugi, czyli smak red velvet. Wygląda przepięknie. One są w ogóle dość duże, mam wrażenie, jak na makaroniki. Takie napompowane. Trochę mógłby być mniej słodki moim zdaniem, bo ja lubię, jak są takie bardziej kwaśne, trochę bardziej owocowe, ale jest dobre. Przyszliśmy do kawiarni, jest prześliczna, ma bardzo ładne wnętrze i zaraz bierzemy sobie kawkę. Pospacerowaliśmy, jest naprawdę bardzo przyjemnie tutaj tak spokojnie i po tych Stanach to jest taka bardzo spokojna, przyjemna odskocznia. I też jest dużo taniej niż w Stanach. Na przykład parking kosztował nas 4 euro, a nie 30 dolarów. Także jest to miła odmiana. I teraz wracamy do domu, ugotujemy obiad. Nie mogę się już doczekać prawdziwego jedzenia, które nie jest burgerem, który będzie miał w sobie jakieś warzywa i wartości odżywcze. Po prostu tęsknię za tym na maksa. Także lecimy robić obiadek. Mamy kolejny dzień. Jest godzina 10. My po raz kolejny drugiego dnia znowu walczymy z jetlagiem. Jest dużo gorszy niż mieliśmy po powrocie z Japonii, po przylocie do Japonii, po przylocie do Stanów. Najgorszy, jaki w ogóle kiedykolwiek mieliśmy. Także jest trochę ciężko, ale zmuszamy się do tego, żeby robić coś w ciągu dnia, żeby nie zasnąć. Dlatego też dzisiaj jedziemy zwiedzić Amsterdam. Ja nigdy tam nie byłam. Ty też chyba nigdy nie byłeś, nie? Cały dzień na lotnisku. Byłeś? Aha, cały dzień na lotnisku, czyli też nie byłeś, nie zwiedzałeś. I myślę, że będzie fajnie.
jesteśmy na rynku głównym. Tutaj za nami jest pałac. Tu jest Chwyte Gołębi. Tu jest jeszcze kościół, a tam jest Muzeum Madame Tussauds, czyli Muzeum Figur Woskowych. My już byliśmy w Madame Tussauds w Pradze, więc to sobie odpuścimy. Ale sobie chwilę tu podpacerujemy, bo jest prześlicznie. Jesteśmy w sklepie z pamiątkami i wybraliśmy sobie magnes, bo jesteśmy pierwszy raz w Amsterdamie, więc nie mamy jeszcze magnesu. Przyszliśmy do vintage shopu i znalazłam takie okulary, które już szukałam od dawna, więc kupujemy je jakoś. Tak się nazywa ten vintage shop, jakbyście byli ciekawi. Ja te okulary zobaczyłam tutaj przez szybę i od razu chciałam je kupić. Kosztowały tylko 15 euro, także czadowo. Jesteśmy teraz na Red Light Street. Jest to słynna ulica Czerwonych Latarni. Teraz za dnia jest tu prześlicznie i są ładne drzewka i w ogóle przyjemnie się tutaj chodzi. No, gdy jest ciemno, to obstawiam, że tutaj jest jakaś wielka impreza. Także odhaczone. Przyszliśmy zjeść lokalny holenderski przysmak, czyli śledzie w bułce. To się nazywa herring i właśnie sobie coś takiego weźmiemy. Tak to wygląda. W środku jest śledź Matthias, cebula i pikle. Trochę jak taki hot dog, tylko że z rybą. Ten śledź jest taki masz chleb. Delikatny, taki pyszny i z tą cebulką i z tym... Fajne? No, dobre. Naprawdę. Wyjeżdżamy już z Amsterdamu, pospacerowaliśmy sobie po mieście. Samo miasto jest prześliczne i architektura jest po prostu przepiękna. I teraz zdecydowaliśmy, że jeszcze pojedziemy do Hagi, która jest godzinę stąd. Bo skoro już tak jeździmy po tej Holandii, to chcemy zobaczyć jak najwięcej. W Amsterdamie jest też dużo muzeów fajnych, na przykład Muzeum Van Gogha, aczkolwiek nie udało nam się do niego dotrzeć, ponieważ są bilety wyprzedane na 3 tygodnie do przodu. Także są też inne fajne muzea, które moglibyśmy odwiedzić, aczkolwiek uznaliśmy, że trochę jesteśmy zmęczeni tym jetlagiem i nie bardzo mamy ochotę na chodzenie po muzeach, dlatego jedziemy jeszcze zobaczyć Hagę, no i będziemy wracać do Maastricht. Podjechaliśmy jeszcze na kawę do Starbucksa. Niestety nie ma tutaj takich luksusów jak w Stanach, żeby podjechać sobie na drive-thru, więc musieliśmy zamówić normalnie. Ale okazało się, słuchajcie, że jest dużo taniej niż w Stanach, bo zapłaciliśmy 7 euro za dwie kawy, jedną czarną i jedną cappuccino. Wróciliśmy już do domu, jesteśmy w Polsce. Nasze wrażenia z Holandii są bardzo pozytywne, ponieważ wszystkie trzy miasta, które odwiedziliśmy, miały przepiękną architekturę i spacerowanie po nich to była tak naprawdę sama przyjemność. Porównując te trzy miasta, czyli Maastricht, Amsterdam i Haga, myślę, że najbardziej podobało nam się Maastricht ze względu na to, że było takie spokojne, ciche, w ogóle nie było ludzi. W przeciwieństwie na przykład do Amsterdamu, który był zawalony ludźmi, turystami, ludźmi na rowerach. Po prostu komunikacja w samym tym mieście była tak utrudniona przez to, że były takie tłumy ludzi, że to nie było aż takie przyjemne, jak na przykład właśnie w Maastricht. No a w Hadze to byliśmy tak naprawdę tylko tak przejazdem, gdzie zobaczyliśmy dosłownie tylko to, co było widać z samochodu, bo praktycznie nawet się nie zatrzymaliśmy po to, żeby sobie pospacerować i pozwiedzać. Z racji tego, że odwiedziliśmy tą Holandię trochę tak przy okazji, wracając ze Stanów, to nie zwiedziliśmy tak dużo, jakbyśmy na pewno zwiedzili jadąc tam specjalnie, bo też nie planowaliśmy tak naprawdę zostawać tam jakoś bardzo długo
i niestety też mieliśmy ten jet lag, więc po prostu wyszło tak, że na przykład nie zwiedziliśmy żadnego muzeum. Aczkolwiek nie żałuję, ponieważ spacerowanie po wszystkich tych miastach było super i fajnie, że udało nam się w końcu odwiedzić Holandię, bo wcześniej nie mieliśmy takiej okazji i bardzo Wam polecam, jeśli też planujecie się tam wybrać. Ja już się będę z Wami żegnać w tym filmie, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym. Pa!